Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek, a to jest kolejny, trzeci już odcinek z Far Cry 6. Moi drodzy, dzwoniła do nas Klara. Tego co prawda nie udało mi się ogarnąć, bo grę włączyłem, żeby nagrywać. I zadzwoniła z informacją odnośnie tego, że mamy spotkać się z partyzantem w jego stoczni. Więc tak, teraz tutaj też... O, Dani, co ty śpiewasz, popie? Siemaneczkę, ziomek. O... Będziemy łowić rybki. Zdobądź paliwo i zabij... A, jednak nie. Paliwo dla rewolucji, operacja. Okej, okay, czyli widzę, że mamy kilka punktów. Mamy dwa dokładnie. Czyli są tutaj, tutaj. Dobrze, chyba najłatwiej będzie nam tepnąć do Harmonii i stamtąd ruszymy i zobaczymy, co wyjdzie z tego wszystkiego. No dobra. Czemu mi ten punkt? Aha, bo tam był kolejny punkt, okej. Chcesz one? Been doing that since I was a kid. You're in the big leagues now. You need a car? Just call for one. I'll have a friend bring it right to you. Gracias. But you don't have any friends, Juan. Just shut up and call for a car, Danny. Juan. Danny, I hear you're heading into the province of Ensejo. Yeah, taking care of a comandante problem for Benito. Watch yourself. The military in Ensejo is much stronger, better equipped and better trained. O, oh, come on! Wezmij brykę. Dobra, twoja bryka zostanie ci złocznie dostarczona. Sympatyczne. Skorzystaj z bagażnika, żeby uzupełnić amunicję, gdy będzie ci potrzebne, okej. Okay. Chyba wcześniej tak mi się wydaje, że tego nie za bardzo by było. O, ale wiecie co, nie za bardzo widzę. Tutaj chyba nie będziemy mieli... O, widzę, że jest czołg. Ale nie widzę tutaj w tym miejscu, tak na dobrą sprawę, żadnego wzywadełka, czyli teoretycznie oczywiście, nie powinno być zlikwidy ważnych przeciw... Co? Nie zdążyłem zobaczyć. A, come on. Aby uzyskać dostęp do ukrytych składów wojskowych. Nie trafiłem go, serio? Aj, powiem wam szczerze, to jest zajebista broń. Benito, you won't be seeing Rosario anymore. Saltier than you look, man. Libertas turning things around, but the job's not done. Head to that fuel station and finish it. O nie, kolego, tam nie wchodzimy. Czy on wejdzie do tego czołgu? Okej. Okay. Chyba wszedł. I nie, chyba tylko raczej na pewno. Odszedł! Ten czołg mi się nie podoba strasznie. No chyba nie bardzo tu przestrzelimy. Mam nadzieję, że ten ogień do mnie nie przyjdzie. Halo czołg. Możesz? Czy nie bardzo? Kurwa, to ogień do mnie idzie. No, może też się pobawię w czołg. Nie trafiłem nawet. Okej, okay, dobra, czołgi widzę, że są strasznie
A, czołg unieruchomiony, dlaczego? Halo? Aha! Okej, okay. Tak szybko wybuchłem. Tego się trochę nie spodziewałem, przyznam szczerze. Ciekawe, ciekawe. Nie wiem za bardzo, dlaczego czołg został unieruchomiony, no ale... Aha, dobra, czyli zaczynamy od nowa. Wiecie co, teraz tak, to w takim razie, skoro zaczynamy, to od nowa. To w pierwszej kolejności, ale tu nie ma, widzę, większości ludzi, nie ma tego czołgu. Dobra, czyli zostało nam dwóch towarzyszy, tam z tego co widzę. Koniecznie potrzebuję innego celownika, innej broni. Fuck! Zapomniałem o spadochronie. Właśnie za to kocham Far Cry'a. Tu się można wszystkiego... Tu się można, słuchajcie, absolutnie wszystkiego spodziewać, nie? Dobra, to teraz ich jest znowu więcej. Czy znowu jest tych dwóch? Łapo, idź się zajmij kolegą, ale widzę, że został tylko jeden, nie ma więcej. A, tam jest medyk. Nie, 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 tu łapo. Dobra, właściwie to możemy na YOLO w sumie zejść. Łapo widzę, nie bardzo chyba reaguje. Tu jest gdzieś ten medyk. O! Okej, okay, dobra, daliśmy radę. Dobra, czy to jest wszystko, co tutaj mieliśmy zrobić? Ale zaraz, tutaj była jeszcze jedna baza wojskowa i teraz co się z nią stało? Nie ma jej już? Ciekawe. Kolejnie tu przyjechali, dobra. Ale w takim razie, skoro to i tak nam każe... No dobra, to lecimy na drugi, w takim razie na drugą część wyspy. Ha, interesujące. Nie wiem, co tutaj się wydarzyło, że wywaliło mi ten jeden target. Dobrze, wezwijmy może auto. Need some wheels. Twoja bryka jest w drodze, zajebiście o to chodzi. Teraz tak, tutaj jest nasz główny target, więc tu będziemy się udawać, gdzie jest... O! Over here, my friend. Keys are in the ignition. Siema. One, okay? Gracias, wybacz, gracias. Ale przesuń się typ. No już, gracias amigo. Por favor. Dzięki. Okej, okay. Czyli widzę, że Dani będzie podśpiewać. Świetnie. Heading to the fuel depot. Benito wants me to take it back from the army. It's an FND base now. Dani, the army has bases all over Yara. We want freedom. We need to break their grip on the island. I'll do what I can, Clara. Sniper on Overwatch. Nawet chyba dwóch snajperów, czy nie, nie, jeden tylko. Clara, I'm at the depot. Libertad needs that fuel. So taking that depot isn't just about dealing with the army. It also means securing that gasoline. You've got to do this smart, Danny. Find some high ground and use your phone to scout out cameras and alarms. Yeah, yeah, I got you. Znaczy tak, alarm to ja już widziałem. Że jest. Gorzej z tym, że ja muszę ten alarm pierw wyłączyć. Bo jeżeli wiecie co, nie wyłączymy alarmu, to będziemy mieli problem. Dobra, alarm jest z tej strony. Tylko ja go chyba nie przestrzelę. Nie przestrzelę go chyba w żaden sposób. Aha, a Guapo sobie po prostu chodzi w środku?
Głapo, nie kombinuj, proszę cię bardzo. Już nie widziałem. Słuchajcie, wiecie co? Jeszcze jest jedna możliwość. Zrobić to po prostu... O! Dobra, YOLO, musimy zniszczyć alarm. Nie ma! Co to za dymy? Dobrze, głapo. Głapo oczywiście nie żyje. Oj, głapo, głapo. Ty to jesteś artysta po prostu. Lubię cię bardzo, ale byłbym wdzięczny naprawdę, gdybyś mi nie umierał w kółko. Tu ktoś jeszcze jest. Dobra, domyślam się, że baza jest nasza, chyba że spierdzieliłem coś. Dobra, przejęto, nice. Kurczę, ale powiem wam tak, dopóki nie będę mieć lepszej snajperki albo ewentualnie jakiegokolwiek ulepszenia, to robienie tak na dobrą sprawę tych baz będzie strasznie trudne. Dlatego, że tak jakby nie patrzeć, muszę po prostu wbijać się na hama i... I tyle. A więc słuchajcie, wszyscy oczywiście dają nam informacje odnośnie tego, żebyśmy mogli zrobić misję. Okay, Benito. Także nie będziemy z nimi gadać w sumie. And the fuel is flowing again. Si, carajo. I admit I got my doubts about Clara, but I never doubted you, kumpai. Tell Clara I'm heading to her camp. She's got our boats and our support. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Dobra, mamy... A! Karta do magazynu. Dobra, domyślam się, że to chyba będzie tak działać. Mam nadzieję, że to jest ta karta tutaj. I zdobyliśmy wędkę. Oczywiście, że tak. Benito's back on your side. He's on his way to you right now. Shit, Danny, gracias. Now get your ass back to camp. It's time to get off this island. Just remember our deal. I've paid my rent and then so. One of those boats has me sailing to Miami. I keep my word, Danny. How about we change history first? Zmienić historię. Może być to ciekawe. Dobra, teraz tak, zobaczmy, czy mamy jakikolwiek nowy upgrade. Chociaż z tego co widzę, to raczej chyba nie. Mamy jedyne za to tłumik, zrób to sam. Chociaż nie, poczekajcie, mamy tak na dobrą sprawę tutaj. Hamulec wylotowy zwiększa mi celność. Może zainstalujmy, bo ta reszta widzę, że taka jest, jakby nie patrzeć, trochę niebezpieczna. Celownika nie mamy żadnego innego. Pociski przeciwpancerne, poprzedzone niepancerzonym celom. Ok. Sprawdźmy broń główną. I to jest nasza snajperka, tylko że tak. No właśnie, modyfikacje nabojowe to mnie nie interesuje, więc na muszkę. Brakuje przedmiotu lub przedmiotu. Potrzebujemy jeszcze jeden proch. Tłumik na pewno, ale też tak na dobrą sprawę potrzebowałbym zupełnie inny celownik. Wytrzymamy wszelki proch. Proch, obwody przemysłowe. Dobra, czyli będziemy musieli zbierać tak na dobrą sprawę jak najwięcej rzeczy, które będą tutaj oczywiście gdzieś dostępne, więc no trochę nas zbieractwa niestety będzie czekać. Dobra, mamy wrócić do naszego obozu, więc tak też zrobimy. Jestem ciekaw, jak dostaniemy kolejne nowe bronie. What's the plan, Heffa? For Anton to see us from the fucking capital? Yes. Well, it's working. You've got 20 minutes until Anton's forces come. So you better start running. Go! I said, run! Rules of the guerrilla, Juan Cortez. A revolution is not won by the fearless. It's won by the feared. What does Anton Castillo fear?
Free elections, free expression, free outcasts. Ayara free of Castillos. But he will fear nothing. Unless you are willing to die for your freedom today. Not when we have more believers or more guns, today. Because today I'm going to punch a hole through Castillo's warships! I am not fearless. I am scared as hell. But I promise you one thing. I will be feared. Viva Libertad. Viva Libertad. Viva Libertad. Let's go home, Grias. Does she know what she's doing? Who cares, Danny? She knows what we need. See you from the sky, guerrilla. Mam nadzieję. Libertad powstaje, operacja, dobra. Co mamy do zrobienia? Czy nic nie mamy do zrobienia? Chociaż odpaliło się to, więc co, zaraz przyjdą i będą nas atakować? Czy nie bardzo? Nie mamy, widzę, z tego... Z tego co widzę, nie mamy tutaj żadnych zadań, póki co. Danny, you copy? You get that chopper up and running. Si, but there's an anti-aircraft cannon blocking the airspace around Castillo's warships. Okay, Juan, I'll take it out. Silvio, because if it gets me, I'll make sure my fiery corpse comes down on you like a meteor. Dobra, jeśli myślisz na zasadzie, to jeszcze je wysadzić. Okej, okay, dobra, możemy pojechać na koniu. Ogólnie rzecz biorąc, nie wiem dlaczego dwa razy mi grę wywaliło w tej przerwie pomiędzy tę podróżą. Dobra, to jest po drugiej stronie. Gdzie konkretnie? A, tutaj, czyli to jest zadanie w sumie poboczne, które otrzymałem. Więc spoczko, jedziemy w takim razie. A czy nasz ma automatyczny... A, ma automatyczne podróżowanie, zajebiście. Teraz nie wiem, czy to na mnie trąbiło, czy to mój koń wydaje takie dźwięki. Siema. Ara. Nie ma tu żadnej łodzi, żebym mógł... Nie ma niestety. Dobra, ale myślę, że i tak bez konia dostaniemy się tam znacznie, znacznie szybciej. Siema panowie, widzę, że macie tu sporo fantów do zgarnięcia. Danny, I wanted to tell you something. Hell of a speech you gave. Listen to me. Whatever happens now, I wanted to thank you. For everything you've done for Libertad and for me. Thank me once we've blasted through Castillo's blockade. See you on the other side, Danny. See you later. Dobra, tam widzimy już, domyślam się, że właśnie te konkretne statki. Nie, to jest dobra, musimy dojść. A, to nie będzie takie proste. Okej, okay, jest tu ich kilku jeszcze. Natomiast tak, nie widzę ogólnie żadnych alarmów, więc teoretycznie nie powinno być problemu. No tak, moja snajperka oczywiście nie zabije na strzała. Koleś, nie ruszaj się. No nie, zdecydowanie, słuchajcie, potrzebuję lepszej broni. Zdecydowanie. Lepsza snajpereczka. Koniecznie. Dobrze, głapo.
Jeszcze żyjesz, już powinnaś się spalić, koleżaneczko. Dobra, tu widzę, mamy notatki, mamy fragment mapy. Kolejne znajdźki. No dobra, to wsiadamy na działku chyba, nie? Tylko jak? Come on. A, radio są do niszczenia, dobrze wiedzieć. Muszę je wysadzić. A, wysadzić, okej. To już ja nie ogarnąłem. Na razie, że tam głapa nie ma, głapa odejść stamtąd. No, o to chodziło. I są stateczki. Hey Juan, anti-aircraft cannons out. The sky is yours. Now go get those ships, and Juan will be your avenging angel of death. Whatever, as long as you got my back. Ha! I've got your back, a fresh cigar, and 12,000 rounds of divine wrath. Vamos echando! Jasna sprawa, jedziemy. Łapo zejść z drogi. Dobra, jak musimy jechać? No zdecydowanie tutaj. Dobra. Automatyczne podążanko? Chyba nie działa? Okej. Aha, dobra, bo w przypadku aut mamy hamulec ręczny. Okej, dobra. Wszystko jasne. Everything is clear. Stawisz? Już cię rozwiązuję. Czekaj. Thank you, guerrilla. De nada. Jest genialna. Espero. Clara, I'm close to Castillo's ships. Muy bien, Danny. You'll be boarding those ships as our assault element. Julio, where are you? I'm in the lighthouse, sitting pretty with an RPG in perfect line of sight to the ships. Want to hear your voice, Raisa? Top of the tower, round in the chamber, scope dialed in. One. Focus of guerrillas! Air Juan is in the skies and my bullets are hungry! Remember, we take those ships and we punch a fucking hole straight to our island. We get one shot at this, Libertad. See you on the other side. Mam nadzieję, że damy radę. Danny, you want to use your camera to check out the defenses on those ships. Look before you leap. Okay, już widzę alarmę. Now she'd be smiling and halfway to those ships already. If Lita was here, I'd kick her ass for keeping you a secret. Take care of yourself, Julio. Kamera. Kamerę, wszystko. Rozumiem, żeby założyć łodzią partyzantów wycieczkę. No, świetnie, dzięki. Zwykłą chęcią bym to zrobił, tylko że z moją czarodziejską, że tak powiem, snajpereczką, to ja chyba tutaj mało co ugram. Dobra, jeden wyłączony, ale wiecie co, ja nie mogę się chyba... Chociaż nie! Ja muszę się przedostać na spadochronie, o w dupę.
Dobra, ale mamy tak, tam jest jeszcze z drugiej strony alarm, tylko że tak, widzę, że nie będę w stanie go, aby... No, tego też nie będę w stanie wyłączyć stąd, dobra. Trudno, nie mamy, widzę, za bardzo wyjścia teraz. Dobrze, moglibyśmy mieć jakąś broń po cichu, ale niestety żadną taką nie dysponuję. Chociaż w sumie mogłem spróbować może na pistolet chociażby kumik założyć. No tak, wtedy zrobimy tutaj niezłą rozpierducha. Czekaj, co niby nasza snajperka ma kumik. Dobra, alarm wyłączyłem. Przynajmniej na tym jednym statku. Dobra, na razie mnie nie widzą. Żeby ich było wyeliminować wszystkich. Dobra, zabij maczetą. Good night, dokładnie good night. To co zawsze lubię powtarzać. Clara, I'm on board. This is it, Danny. Clear those ships and don't be afraid of using their own weapons against them. Those turrets pack one hell of a punch. Nie, 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 wchodź na górę! No szlak mnie trafi zaraz. Góry, Julio! Rajsa's got your back too, Danny. Keep moving! Gracias, Rajsa! No i zajebiście, i się rzeczywiście alarm włączył. Zajebiście, nie chciałem w ogóle włączać alarmu. Oczywiście się włączył, nie? No jest on the ship. Wow, wow, wow. Jara mnie potrzebuje, wiem, że Jara mnie potrzebuje, ale ja siebie też potrzebuję i to mocno. Skąd oni się biorą? Gdzie oni są? Come on! A, tu idzie, dobra, ale i tak musimy wejść na górę. Kurna, gdyby nie wiecie co, nie wezwali tego... Gdyby nie wezwali pomocy, byłby pierdyliard na złatwiej. Tylko, że teraz już jest trochę po ptokach na zniszczenie ochrony. Halo, proszę, no ej, 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 no możecie, dzięki. Kto tu gdzie jeszcze jest? Czy ten helikopter w ogóle to jest ich, czy nasz? Only one.
Dobra, czy ja ten statek wyczyściłem? Nie, tu jest jeszcze, jest koleś. Szlak, by to trafił mi tu w kółko włażą. Zrobić to po cichu z moją snajperką? Wyzwanie. Nie, no, to jest nasz. Staram się być gotowy, ale jest to mega trudne. Zawsze, że oni tu w kółko się nowi robią. Dobra. A, dobra, czyli... A, to tamta się sama wyczyściła. Okej. Dobra, udało nam się dwie wyczyścić. No dobra, pozbyłem się ich, co teraz? Co jest zrealizowane, okej. Clara, it's over. Let's get the fuck out of here. We couldn't have done it without you, Danny. We're not done yet. I'm going to hang back, set charges and make sure those ships are blown to shit. Check in when you're done, Julio. Copy that. Danny, I'm on my way to pick you up. Dobrze, tylko gdzie będzie twoja łódka? A, dobra, chyba płynie. No, halo, wiecie, co wam powiem? Mam bardzo dziwne... Bardzo dziwne przeczucia, że ten Far Cry jest trochę źle zrobiony. Nie wiem. Ale czasami mam wrażenie, że niektóre rzeczy nie działają tak jak w tych wcześniejszych wszystkich. No i zajebiście ukończona operacja. We did it, Danny. That was the difference. What's your plan when you reach America? Me and my friend Alejo were going to work shit jobs until we could scrape up some money. Open a body shop. If the Yankee blockade taught us anything, it's how to keep things running when you got nothing. That's the dream? Sure, Yankees might pay you to park their cars or pick their fruit, but you'll never be one of them. The American dream doesn't come in our color. Okay, if we're shitting on dreams, what are you going to do if you win? Presidente Garcia. The next president won't last 6 months before they are assassinated. Wait, what? It's the truth. Won't free elections solve that? What happened to your list? It's a vision, Danny. But I'm not as naive as you think. This revolution will free Yara, but won't fix it. When we take the capital, Yara will be burning. Will be civil war, factions, warlords, foreign-backed coups. Take your pick. Yarans will be killing Yarans for a generation. Uh-huh. This fight will take the rest of my life. Yara is stuck in a cycle of tyranny and revolution. My job is to show us how to break it. This isn't a dream, is it? You have to do this. What makes you say that? No one would choose this. No, Danny. Everyone who follows me, who joins Libertad, chooses this. But you know, I can really see you stocking shelves in one of those giant Yankee supermarkets. Fuck you.
No, no, no. I just think you'd look good in a little uniform, name tag, maybe a fancy apron. Leave me out of your fantasies, Clara. Dobra, chyba dostaliśmy się na główny ląd. Bienvenidos a mi casa. My favorite guerrillas. I missed my island. Tonight we celebrate. I'm sorry, Jefa. What's wrong? Julio never checked in. Okay. Libertad will kill you fucking truyards! Traidores! Criminales! Puta. Mio, the difference between a truyard and a fake yarn, it can be hard to see, but it's there. A true yarn understands that loyalty to country is key to his survival. Not justice, not love, not even family. Loyalty to a vision that looks beyond themselves. Come mierda. Fake yarns love to be the outcasts. They are addicted to their selfish perversions. Chaos, lies, like wild dogs. But dogs can be broken. They can serve paradise. And if a dog refuses to break, like Julio here, like Clara Garcia, like Libertad, then we must put them down. Papa, you've proved your point. Put Julio down. Okay. This is a difficult step to paradise, Mio. I understand. But when you achieve our vision, I promise you, there will be no more steps. I'm coming, Lita. Fine. Then enjoy the show. No, ja coś czuję, że młody dołączy. Albo będzie zupełnie coś innego. Tak to wygląda. Julio checked in. Proof of death. Join your friend Lita in a suite hereafter. I keep my promises, Danny. You wanted a boat, you got a boat. It's a beautiful piece of shit, but it'll get you to a Yankee beach. One with the naked fatties. You two are just gonna let me leave. Bullshit. You could have sold us out a long time ago. You're my best querida. I can't promise you victory, I can't even promise you survival. What I can promise you is this. You are the lucky one. That usually work? 50-50. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby tutaj był schowany jeden z easter eggów i wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak było, że wsiadamy na łódkę i odpływamy. Także myślę, że to by w ten sposób najprawdopodobniej działało. Dobra, ogólnie rzecz biorąc, ta wyspa jeszcze nie jest przez nas w 100% zrobiona. Tutaj mamy jeszcze kilka niestety miejsc, w których coś... A tutaj czemu jest? Przesunęliśmy to w poprzednim odcinku. Chyba, że to jest po prostu pozostałość. Może tak być. No dobra, ale wiecie co? Będziemy na dzisiaj kończyć. Słyszymy się oczywiście w kolejnym odcinku i widzę, że no tutaj jest sporo. Zdecydowanie spora mapa. Stale standardowo w przypadku Far Cry'ów zawsze była duża. Także będzie co robić, to na pewno. Także moi drodzy, ja wam za dzisiaj dziękuję. Słyszymy się w kolejnym odcinku, także trzymajcie się, cześć. Pa, pa.
No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.